Bolo musi zacząć wyglądać jak człowiek, który ma dom. Twoja dziewczyna mi bardzo dużo niedobrego o tobie powiedziała. No, na pewno nie moja dziewczyna. Ale poczekaj, zanim zaczniesz na Wikę, powiedz mi właśnie na Wiką kilka zdań o sobie. Pijany Bolo i dobry Lolo to połączenie jak wódka z kolą. Mogę wyróżnić się dziś samowolą. Wszystkie sprawy mam pod kontrolą. Ludzie na chillu mnie bardziej wolą. Mogą pogodzić się z nieudolą, która dosięga nas niczym strumień. Czemu tak jest? Ja tego nie rozumiem. Przecież ja robię to, czego nie zabrania. Prawo nie bije, nie gwałcę, mimo to wciąż mało. I chociaż staram się to robić najlepiej jak umiem, wielu ludzi tego nigdy nie zrozumie. Stop! Ciężko odnaleźć się w tym dzikim tłumie. Stop! Staram Ale swoim się. Wyglądem trochę jednak gwałcisz. Rozumiem, że nie zdążyłeś dzisiaj po wstaniu z łóżka zdjąć. Słuchaj, pijamy. Wziąłem 3 prysznice zanim tu przyjechałem, 4 w samochodzie. Jest Co to tu gorące. Jest za outfit, powiedz mi. Jest ja tu luźny bardzo, ale w porządku jest. A ty mnie podejmujesz w piżamie, ziomie. Jak, no słuchaj, to prawda, spałem w niej dzisiaj. No ale to jest jedyna bluzka, jaką miałem w szafie, więc no sorry, no nie zdążyłem prania zrobić. Bolo, to mnie naprawdę oczy jak cię widzę. Chłopie. Naprawdę? Naprawdę, no bardzo słuchaj, mnie bolą oczy. No nie mój problem, wiesz co jest, no ja tak lubię chodzić i na luźno, lubię czuć, że jajka mi wiszą, a nie są opięte tam przez spodnie, no. Tak znamy się 30 sekund, a on już rozprawia o swoich jądrach. Nie wiem, do czego doprowadzi ta rozmowa, ale na pewno będzie dużo hip-hopu, rapu. Skąd się wziął w ogóle rap w twoim życiu? Jesteś blokersem? Jestem blokersem. Tak? Pełną gębą, co chyba widać, zaraził mnie mój brat. Nie, widać tylko to, że po prostu jesteś jak Snoop Dogg, który ma regularną gastrofazę przez całe życie. Może tak być, nie ukrywam. No. Hip-hop i rap dał mi... Dał mi przepustkę do marzeń, okay. Jednak potrafię znaleźć w nim swoją taką przystań, która daje mi spełnienie po prostu. Czy taką przystanią też jest Kasia? Oczywiście, że tak. Oj, stary, jest. Jak ja zobaczyłam ten filmik, jest, to powiem jest ci, że przystań. Ja myślałam, że rzucam kotletami sojowymi i mięchem po ścianach, ale to, jakim aniołem jest twoja dziewczyna, ale jak zaczyna z tobą rozmawiać, to chłopie po prostu, myślę, że nawet Peja nie ma takiego zasobu słownictwa. Dziewczyna ma pazur, tak jak potrafi, nie, tak potrafi być też miła i kochana i za to ją kocham. Chciałbym jej udowodnić, że jestem tym facetem, który powinien być. Myślę, że nie jedna kobieta chciałaby, żeby mężczyzna zrobił coś takiego dla niej. Mężczyźni, przynajmniej z tego możecie brać przykład.